Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj dojechaliśmy do Niemiec, do miejscowości Eckarts, odwiedzić kolegę Rico Weisheita. Rico Weisheit w tym roku, w 2015, przepraszam, sezonie, jest na trzecim miejscu sklasyfikowany w Niemczech. Tak wygląda tutaj jego posesja. Miał też jeszcze, przypomnę, można zobaczyć, dwie najlepsze samice Niemiec. Tutaj ma też sklep. W tym sklepie widzimy, są tutaj polskie produkty też. Widzimy karmy Eupolu, Campolu. Widzieliśmy też mieszanki mineralne Martex. O, tak wygląda tutaj, zobaczmy. A tutaj ma gołębniki i teraz tam wejdziemy i będziemy tutaj pokazywać, jak wygląda ta hodowla. Tutaj, wejdziemy pomalutku. Przyjechaliśmy tutaj wspólnie z kolegą Rafałem Trzyżewskim. Tutaj widzimy kolega Rico. Kolegę Rafała poznaliśmy już na wspólnym gołębniku w Kosakowie, kiedy tam kibicowaliśmy gołębiom i między innymi był tam gołąb, czy dwa gołębie były? Cztery. Na początku sezonu były cztery gołębie właśnie z hodowli Rico Weisheita, którego mamy tutaj po lewej stronie. Halo, przyjechaliśmy tutaj właśnie wspólnie z Rafałem, tak jak powiedziałem. Rafał będzie nam tutaj tłumaczył, postaramy się tutaj tą hodowlę zaprezentować. Tak jak mówiłem, kolega Rico jest w Niemczech w 2015 roku sklasyfikowany na trzeciej pozycji, ale też w roku 2014 też był w Mistrzostwie Niemiec klasyfikowany jego gołębie. Ja zapytaj się, jak, na jakich pozycjach? Bo chyba ta jedna była samica też na siódmym miejscu, tak? Ta samica, która była w tym roku drugą samicą Niemiec, w tamtym roku była siódmą samicą Niemiec. No tych samic już nie pokażemy, bo zostały zakupione przez Andreasa Drapę, ale będziemy mieli ich, rodziców tutaj ma ich, tak? Tak, tak, tak. Rodzice są, także będziemy pokazywać. Teraz akurat trafiliśmy, Rico tutaj wchodzi, pokażę, że zobaczymy, jak wyglądają te gołębie. O, i karmi. Zapytaj się, Rafał, jak dawna hoduje gołębie, bo już z tego, co tam na początku rozmawialiśmy, to takie tradycje rodzinne są, tak? Rico, wie lange hast du da? Się schował nam to. Seit ich 14 Jahre alt bin. Od 14 roku życia. Ojciec jego też hodował gołębie? Seit genau 30 Jahren. Do 30 lat. 30 lat, a jego tata też hodował gołębie? Tak. Ojciec, teściu, żona, wujek. Tutaj właśnie przed chwilą, jak sobie popijaliśmy kawę, jedliśmy bardzo dobre ciasto, które tu przygotowała żona Cilkę, to pytaliśmy się o to, tradycje rodzinne są takie, że nawet też podobne problemy mieli jak u nas, że jako dziecko musiała żona, tutaj Rico, też te gołębie karmić, na wakacje nie mogła za dużo wyjeżdżać. O. Tutaj teraz zobaczmy, widzimy, nie ma żadnych gołębi czerwonych, połowy takich nie ma, zapytaj się, białych ani? W rozpłodzie ma parę czerwonych. Parę ma czerwonych, tak? Mm. Widzimy tutaj kolega Rafał, tutaj nie pierwszy raz jest, bo z gołębiami tymi ma do czynienia od ilu lat, Rafał? Ja też można powiedzieć, że od dziecka. Ale nie, od ilu lat masz z tymi gołębiami od Rico? Od siedmiu. Od siedmiu lat ty tymi gołębiami normalnie oryginałami lotujesz, tak? Tak. I z jakimi wynikami? No, w miarę dobrze. W tym roku w oddziele w sekcji sobie radziłem. Bo teraz od dwóch lat nie lotowałeś? Lotowałem, tam miałem małą przerwę z powodu zawodowych. Zawodowych, praca po prostu uniemożliwia niekiedy zajęcie się gołębiami. Popatrzmy. Tutaj zapytaj się, Rico, tylko pytaj się, bo ty to wiesz, ale tu nikt nie wie, jeżeli chcemy już zaprezentować hodowlę, to zapytaj się, z jakich tych gołębie się wywodzą. Rico, will mal wissen, was to jest Fontaugen sind, die Abstammung ist praktisch, ne? Größtenteils sind es Flohmanns und Marcelis-Tauben mit Van Dyck-Blut drin und Gerings ist ein bisschen mit drin und natürlich auch ein bisschen Van Dyck. No, Flomancy głównie, tak? Van Dyck, Gerings, tą krew ma w swojej. Te gołębie tutaj. Tak jest. Czy tutaj też ma jakieś gołębie, które wcześniej wspólnie hodował z tatą, bo tak jak mówił, że od zaczynał z nim, czy też tutaj do tych gołębi tutaj dokrzyżowywał, co, o tych, o których mówił, czy nie? Ja will ja wissen, ob du hast auch von deinen eigenen Tauben was gemischt mit den Tauben von. Also eigentlich, wie gesagt, geht das alles auf den Marcelis-Vogel von 03 zurück, vom Hans Rausch. Und der steckt eigentlich in 80% der Tauben drin. 80% gołębi jest z tego Marcelisa. No i praktycznie to z tego wymieszał, tak? 80% domieszał tą krew tych hodowców, tego Van Dycka. Ale te gołębie Marcelisa to miał jeszcze wcześniej, kiedy z tatą tam zaczynał, tak? Tak, tak, tak. Und dieser Stammvogel, der kommt aus einer Schwestersprint mal Bruder Gust. Nochmal?
aus einer Schwester springt mal einem Bruder vom Gust. Vom Stammvogel. Gust. Gust. Gust und Sprint. Ten najważniejszy rozpłodowiec jest z Gusta i z tego Sprinta, tak? Marcelisa. Tak jest. Alberta Marcelisa. Te gołębie Alberta Marcelisa to wiemy, że w takiej czołowej hodowli Erika Berkmosa też dużo tych gołębi jest. On praktycznie chyba wszystkie wykupił nawet. To widzimy. Dobrze, to popatrzmy teraz. Tutaj ma... To jest gołębik rozpłodowy? Nie, lotowy. Lotowy gołębik. Tutaj teraz zobaczmy, cele ma tak zrobione. O, tutaj jak wygląda to... Pokażmy. Mit dunkel, cele. Zaciemniona cela, cela, tak? I przejście do tej celi. Überall mit... O, taka wieloczynnościowa. So gibt's halt viele, to sam sobie robił, czy też zlecił komuś? Viele Möglichkeiten. Hast du selber gebaut oder hat jemand gebaut? Nee, die sind gebaut. Die hat jemand gebaut. Zlecił. Motivationscell, ne? Und dann tutaj są cele do motywacji. Jeden sam, drugi sam idzie. A, popatrzmy. Links und rechts. Po prawej, po lewej samica. Und hier kann der Vogel rein. Weibchen rechts, Weibchen links zur Motivation. Że samiec może na prawo i na lewo do samicy, tak? Widzimy, tutaj jest ruszt, tak? Też bym tak chciał. Tutaj mamy szufladkę taką, ruszt jest tu wszystko zrobione. Zobaczmy, tutaj tak jak pokazywał Rico, tutaj są do zamykania te rzeczy wszystkie, o, zamknięcia i tutaj tak wygląda cela. O, tutaj zobaczmy, u góry tutaj mamy świetliki, jest jasno w głębniku, są też... A gąbka po co jest? Na... Alles zum rausmachen, damit ich das vor der Saison oder während der Saison ein, zweimal absaugen tu. Dwa, trzy razy w sezonie oczyszcza wszystko odkurzaczem, tak? Mhm. Tą wentylację, a na gąbce stosuje olejki eteryczne. Aha, jakie to są olejki? Na drogi oddechowe, tak? Jakich firm? Bo wiem, że on tutaj jest przedstawicielem też firmy De Reiger. Ty też jesteś przedstawicielem w Polsce. To są produkty nam mniej znane, ale za chwilę będziemy o nich rozmawiać. Natomiast tutaj widzimy ciekawe rozwiązanie. Gąbka nasączona olejkami eterycznymi. Wtedy zapach taki się duży. Olejki na drogi oddechowe zakupione w aptece. Aha. Dobrze, zobaczmy. Tutaj mamy też do wody. Genau, was für mich sehr wichtig ist, die Rinnentränke, damit sie gleich an Express ans Trinken gewöhnt werden. Auch vor allem die Jungen schon. Co? Że takim systemem poi gołębie, żeby te młode roczniaki były przyzwyczajone, że mają pić w kabinie, tak? Mhm. Bo to coś takiego przypominający system w transporcie. I tylko tak? Taki rodzaj pojników ma, nie ma żadnego innego. Nie, no ma też, ale to jest ważne, żeby się nauczyły z tego pić. Dobrze. Dann habe ich hier die Heizung. Ogrzewanie. Die wird aber nur zur Feuchtigkeitsregulierung eingesetzt, nicht um den Schlag zu erwärmen. Ale jest tak ustawione, żeby nie podgrzewać, a regulować bardziej wilgotność. Mhm. W gołębniku przy tych jesiennych Ale teraz tak? Jak w wilgotność, to jak utrzymuje, bo nie widzę żadnego higrometru. To jak on tą wilgotność ocenia? Gdzie ma higrometr? Jest higrometr? Jest. A, jest, zobaczmy. O, tutaj. Tutaj mamy, nie, no to tu jest tylko i wyłącznie... Wie, higrometer. Hast du irgendwas zu messen? To jest termometr był. No hier ist das. Tutaj mam teraz. Czyli tutaj gdzieś czujnik jest i tu jest ustawiony poziom wilgotności na tym sterowniku. 60-70%. Aha, i wtedy to on se sobie włącza. A tutaj co ma tutaj? Das ist, wenn ich die Tauben trennen tu, nehme ich die Weibchen und... Jak rozdziela samity, żeby nie przechodzić korytarzem. Unten laufen sie rüber, die Weibchen. Dolem przegania, tak, łączy, a tutaj pojedynczo przerzuca. Aber jetzt nochmal zur Feuchtigkeitsregulierung, was ich ganz wichtig finde oder was ich festgestellt habe, was viel bringt, wenn man irgendwo eine Pappe an die Wand macht. Also das reguliert auch sehr gut die Feuchtigkeit im Schlag. Sam to niby odkrył, że na wilgoć jest bardzo dobrze karton. Karton, który wisi gdzieś na ścianie suchy, jak będzie za wilgoć, to po prostu wchłania wilgoć. Aha, czyli mamy ten karton. Aha, ten karton, który tu wisi. I on łapie wilgoć. On jest higroskopijny? Tak. Nimmt bei feuchtem Wetter die Feuchtigkeit auf und im Sommer kann ich es ein bisschen einsprühen. Und dann gibt es eben auch, ist es nicht ganz so trocken. I jesienią, jak przy opadach i tak dalej, ciągnie wilgoć, a latem nawet bierze butelkę ze spryskiwaczem i spryska, tak, żeby... Karton na sąsza i tak, żeby oddawała wilgoć, żeby nie było zasuchu. Rozumiem. Tutaj też ma te wloty, tak, bo one tam lądują, tam co widzimy z przodu, to jest to te wloty, które są z zewnątrz. Tak, tak. Dobrze, tutaj... No i siatka odbiera. Tutaj ma też tak rozdzielone oto. To jest ten piecyk. To jest ten piecyk do grzania. To on tylko tą rolę grzewczą spełnia? Tak. Zobaczmy. Czyli tam ta grzewcza masa, zobaczmy, to jest ATX GmbH, tam firma jakaś. O, widzimy.
tak to wygląda. Czyli tak wygląda gołębik lotowy, spółki, bo w spółce powiedzmy tutaj jest ich dużo. Tam wprawdzie na lodowodach i w Bliftau by było Rico und Celine. To córka. A razem lecimy w Polsce. Aha, a w Polsce jeszcze tutaj właśnie, bo powiedzmy Rafał lotuje tutaj w oddziale 055 Elbląg. Tak jest. Tak, to jest dlatego jeden z gołębi, które tutaj pierwsza samica Niemiec jest na polskiej obrączce z tego powodu właśnie, że powiedz jak to było, bo ty bierzesz regularnie gołębie. Tak, 20 obrączek i miały być te 20 gołębi dla mnie, przyjechałem, okazało się, że są 3 za młode, nie wziąłem, zrezygnowałem, została Urika, no i zrobiła wynik. Dobrze, to teraz nie ucieka, teraz wejdźmy tu i pokażmy może jakieś gołębie, bo jeżeli już mówimy o gołębniku, to teraz pokażmy jakieś gołębie, które tutaj Rico może nam pokazać, się pokazać, pochwalić. Tutaj Rico nam złapał gołębia, co to jest za gołąb? Co to jest za gołąb? To ma taką barwę, taką szali, jak to u nas mówią. Letztes Jahr der beste Vogel. Ist auch ein Enkel aus dem Marcelis. 555 aus dem Stammvogel. To jest najlepszy samiec z tamtego roku. Z Alberta Marcelisa. Tak jest. Z Alberta Marcelisa. Podstawowego gołębia rozpodowego pochodzącego od Alberta Marcelisa, z tego co ja zrozumiałem. Enkel to będzie wnuczek, tak? Wnuczek. Die Mutter ist von Waldemar Schneider. Halo? No i to przyszła Celine, tak? O, to widzimy ze spółki i córeczka. Druga jak się nazywa? Ta młodsza? Jelin. Dobrze, i teraz zobaczymy, czy rzeczywiście... To laleczkę nam pokazuje, tak? My tu teraz oglądamy gołębia, ale to nie ma żadnego problemu. A matka jest od Waldemara Schneidera. Od Waldka Schneidera, tak. Z Jansen. Jansen über Kuppmeier war das. Und die Mutter hat auch 13 Preise bei mir geflogen. War bei mir RV beste Taucher. I matka miała 13 konkursów, była najlepszą samicą oddziału. Dobrze, pokażmy tego gołębia. Z którego roku to jest gołąb? To jest samiec, tak? Tak, jesteśmy u samców. Popatrzmy. Taką ma bardzo ciekawą z którego roku? Was von Jaes? Z 13 roku. O, dobrze. To sind auch sehr schöne Tauben. Er hat auch in Dortmund schon zweimal Preis auf der Bundesschau gemacht. Dwa razy był już na wystawie w Dortmundzie i dwa razy z nagrodą. To był jeden z gołębi, który nam pokazał, teraz jakiegoś innego jeszcze. Ich glaube, wir gucken dann mal bei den Weibchen, weil das sind eigentlich die besseren. Und kannst du noch mal sagen, dass Silke damit viel beschäftigt. Co mówi? Silke schon da? Nie. Co mówi? Że będziemy patrzeć teraz z samiczki. Dobrze. Tutaj jesteśmy w przedziale z samiczkami, właśnie Rico je woła, bo one tam były dzisiaj wypuszczone. Tak, właśnie jak jechaliśmy, to widzieliśmy tutaj na Eckart krążące stado gołębi, to właśnie były gołębie Rico. Teraz złapał nam samiczkę, chyba ona jest z 2014 roku, niebieska. Też z Alberta Marcelisa? Pewnie tak. Schwester zur zweiten Astäubin. Siostra drugiej tej samicy, tak? Drugiej samicy Niemiec. Tak jest. Pełna siostra? Sind unwahrscheinlich gut. Vollschwester, ja? Vollschwester. Pełna, tak? Da sitzen vier Vollschwestern in der Reise. Ma w gołębniku 4 siostry. I one są teraz cały czas je wypuszczają, są lotowane normalnie. Tak jest. Wie gesagt, es sind halt Tauben, die unwahrscheinlich ab 500 fliegen die richtig gut. Od 500 są niezawodne. Und auf Spitze. I w czubie, jak to po naszemu. Zobaczmy, Rafał ją weźmie do ręki teraz. No, Krzysiu mi tu mówił, że on lubi pomaczać, ale co innego. Iż ty kurde. Cześć. Nie za duże. Rico takie... Czyli przyszła, pogadała chwilkę i poszła. Tak jest. Rico gołębie, z tego co ja wiem, to naprawdę są drobne, ale okrąglutkie. Ta jest drobna. Nawet jak przywiozłem gołębie do Macieja Budzika na wspólny, to się śmiał ze mnie, że jakąś krzyżówkę z wróblami przywiozłem. Bo my tam, że tak powiem, właśnie chciałem tylko przejść, kiedy mieliśmy loty zimowe, tam był jeden gołąb taki, czy dwa gołębie na tych lotach zimowych. 91-18 był początek i końcówki chyba, nie pamiętam, 106 chyba, tak? 106. Nowogrodowy 106, tak? Dwa razy była druga. I dwa razy druga i to właśnie była z hodowli tutaj Rico Weisshalta. Gołąb się dobrze spisywał, że tam bardzo dobrze te gołębie latały. O, widzimy woła je, one przychodzą, słyszą, o, widzimy tam sobie siadają. O. Też tutaj karma jest wysypana. Zapytaj się, tam na dole widzieliśmy te karmy Campol, Eupol, Palomy, te karmy.
on rzeczywiście je daje tym którym karmę daje? Te co ma na sklepie, czy jakieś inne używa? Tylko fragt was du von Futter gibst, die Sorten was du da unten hast, oder hast du was bestimmtes? Ich habe meine eigene Mischung, GM Spezial nennen die sich, lasse ich bei Elpol mischen. Ist sehr komponentenreich, fettreich, aber nicht so schwer. Ma swoją karmę, którą robi na zamówienie mu Elpol. Karma się nazywa GM Spezial. Mówi, że jest tłusta, ale nie za ciężka. Aha, czyli widzimy na polskiej karmie, tutaj przyszła teraz żona, Cilkę. O, i chwilę trwa tutaj narada. I tutaj żona głównie się zajmuje samicami. Samicami. Tak jest. No tu widzimy, jak gołębie są karmione. I tutaj podczas sezonu lotowego się Cilkę zajmuje tymi gołębiami, tak? Właśnie. Tak. Zobaczmy, z ręki jedzą. Żona jest za motywację. O, widzimy. Z rączki jedzą. A imiona też ma jakieś dane? Daje im czy nie? Prawo bym nam nie dał. Nie. Nie. A ma jakiegoś swojego ulubionego gołębia z tych? Ja na uszu wejdę. Zapytaj się. Czasami dzieci jakiegoś tam nazwią, ale który jest... Zapomną wtedy. Wyjątkowy. Tak. To już wszystkie właśnie. I dwojnik znowu ten sam, nie? Tak, I też karton na ścianie. Też karton, widzimy to rozwiązanie jest wszędzie i nie ma, tylko widzę do grzania nic. O. Teraz dostały tam karmę tą, o której wspominał Rico, a Cilkę karmi teraz indywidualnie otoczkami. No, one już wiedzą, że dostaną, to dopraszają się. Nee, unten die sind hier am Haus, die sind bezahlt. Że jeszcze nie przyzwyczaiły się do orzeszków. Młodzie są łagodniejsze. Aha. Tak wyglądają samiczki. Rico Weisheita. Oprócz tych sukcesów, o których mówiliśmy, jeszcze dwukrotnie gołębie z tej hodowli reprezentowały Niemcy na Olimpiadzie w Ostendzie i w Lewintach. Tak jest. W 2003 i 2007 roku. Teraz mamy kolejną samiczkę. To jest... ist auch eine Originalschwester, eine jährige, zur zweiten Astäubin. Und die ist bestes jähriges Weibchen im Regionalverband. To jest oryginalna siostra drugiej samicy, a najlepsza samica roczna. Als junge schon 5 von 5 geflogen und als jährige 12 von 13. Jako młoda 5 na 5 i jako roczna 12 konkursów na 13 wkładem. Tak, pokażmy tak bliżej kamery może. O, zobaczmy, niebieska. Trochę się wyrywa. Też z którego roku jest 2014, tak? Tak, widzimy, 21 numer ma, 91-18 początkowy. O, tak wygląda ten gołąb. Gdzie tutaj Rafał zabiera kilka gołębi troszeczkę do swojej hodowli, tak? Do lotów będą to 20 gołębi? Młodych będę lotował. Będą lotowane oryginałami, to jest hodowli. To jest z obrączkami twoimi czy niemieckimi? Mieszane. 20 obrączek dałem, a jak dostanę, to nie wiem. Zobaczymy. Może znowu coś polskiego zostanie. Tak. O. Teraz mamy gołębia z 2013 roku, tak? Czy das ist eine Originalschwester. Ten moment. 13, tak? Siostra. Originalschwester zur ersten Astäubin. Pierwszej samicy Niemiec. Tak. Die fliegt letztes Jahr auch 10 und als jährige 8. Jako roczna leciała 8 konkursów, a w tamtym roku... Rico? Als jährige 8 und... Ja, und jetzt 10. A w ostatnim roku 10. On widzę dwie samiczki miał najlepsze, to znaczy, że on bardziej uwagę przy lotowaniu przywiązuje do samiczek czy do samców? Czy to uwagę, tak wyszło akurat? Uwagę może nie, to tak wychodzi. U mnie jest to samo. Ja parę razy miałem najlepszą drużynę lotników i ta moja drużyna lotników się z reguły składała z 5 samic. Z 5 samic. Rzadko się trafiał samiec, a miałem też najlepsze 3 roczniaki oddziału na przykład. Były 3 samce, ale już potem w drużynie nie udało mi się. Tutaj widzimy, te gołębie są w bardzo dobrym zdrowiu.
tutaj te produkty, o których mówiliśmy, Dereiger, tak? To jest tutaj, Rico jest dystrybutorem w Niemczech i on jest sam używa, czy... No oczywiście. Używa. Tam tych produktów za dużo w ofercie nie ma, tam jest około 10-12 chyba, tak? Tak jest. I są to jakiego rodzaju produkty? To wszystko jest na bazie naturalnej, olejki. Olej energetyczny Energol, to jest to, co się tam głównie sprzedaje. Eliksir, to jest żelazo na bazie jodu, pierwiastki śladowe. I herbisan, to jest też praktycznie też 4 żelaza, 10% ocet i 19 ziół. To są 3 produkty, których ja sobie już osobiście, Rico też, zresztą ja się wszystkiego od niego uczę. Nie wyobrażamy sobie lodowania bez tych produktów. I tutaj właśnie Rico jest dystrybutorem tego. Ich führe die Erfolge gerade auf den langen Touren, weil wir da auch so gut sind auf der Basis mit zurück. Also das ist mit sehr gutem Produkt. Na długich odcinkach Basis Mix, który jest posypywany na ten olej, to jest 90% białko, tak? Przy dłuższych lotach. Te produkty będziemy za chwilkę też prezentować. Pokażemy, jak wyglądają opakowania, żeby koledzy mogli, koleżanki, koledzy zobaczyć. A co tu jeszcze możemy zobaczyć dzisiaj? No możemy dalej zobaczyć. Będziemy oglądać po prostu. Was kann man noch mal sehen heute? Bo samiczki, samce widzieliśmy, samiczki widzieliśmy. Vogel am Magazin, Weibchen am Magazin und jetzt gehen bei die besten Zuchttauben. Schauen wir noch mal. Obejrzymy jeszcze gołębie rozpłodowe, te najlepsze. A młode gołębie już ma też? Młode też. Też ma. Właśnie te, co ty zabierasz, ale te, co swoje już tam, bo oni tutaj często mają ze stycznia, tak? Moje są odstawione na bok. Na bok. Tutaj kamacajni. Tutaj są młode, 30 sztuk jest przygotowanych. O, tutaj gołębie będą młode. Szły do Holandii. A jung wird halt auch nicht sauber gemacht, damit sein Immunsystem. No i jak pewnie większość hodowców, już tutaj Rico się tłumaczy, że u młodych nie sprząta ze względu na uodpornienie, tak? Po Holandii to do jednego hodowcy czy do kilku to jest? Rico, te drajdziesz tam, gdzie na meine Züchter na Holland, oder? Genau, der schickt in Holland, der nimmt die alle die 30. Do jednego. Miał już je odbierać. Wcześniej mi tu Rico mówił, że to tak dużo, że miał je odbierać, ale to jest holenderski gospodarz, który w tej chwili tam obsiewa i w poniedziałek podobno ma po nie przyjechać. Dobrze. Ty nie jesteś gospodarzem, to możesz sobie pozwolić ja na to. Ja nie jestem gospodarzem, niedzielę, tak jak teraz tu jesteśmy. No widzimy, one są też. I oczywiście tam widzę, też jest taki sam system pojenia. Tak, do pojenia. Tak, no na dole pewnie dla tych mniejszych, które się nie podzywają. Tak, jest taki normalny pojemny. Tak. Też oczywiście widzimy kartony na ścianie tutaj. No. Gąbka powieszona, to samo rozwiązanie, tylko inaczej są zrobione te tutaj dla młodych siodełka. Dobrze. Tam widzieliśmy gołębie młode jadły, karmę, a teraz tutaj widzimy taki ma zasobnik tutaj przygotowany, Rico. To jest zrobione, tutaj jest karma, tak? Jaka to jest karma, ta? Was ist von Futter? Das ist das LGP von Campol. LGP Campolu. Tak. Tu jeden zasobnik jest, widzimy, pusty. Tak, a to co to jest za karma? Da kommen dann, also ich habe hier das Reisefutter immer drin. Dann kommen sie immer rein. Und hier ist dann noch Mais drin. Po prostu w tej chwili są karmy sezonowe, tak jest, do rozpłodu. I tutaj widzę też, ale też ma tu. Das ist noch Winterfutter. Zimówka. A tu ta zimowa karma. Widzimy, ta zimowa karma jest trochę inna taka. Popatrzmy. To jest też Campol, czy to jest mieszanka jakaś inna tam? Jest? Das ist Campol? Also Winterfutter von Campol. To jest zimówka z Campola, tak? Mhm. A tutaj wcześniej wspomnieliśmy, lotową ma swoją. Tą, którą Campol wykonuje dla niego. Dla niego. O. On sobie sam zrobił zestawienie i z tego względu, że dość sporo karmy sprzedaje na tym rynku, robią dla niego, przywożą. Eliksir jest immer. To jest ten Eliksir Dereiger. To jest firma z Belgii wywodząca się. Od 65 80. lat. 65 w ulotce jest napisane 65 lat w Belgii, od 50 lat w Holandii. No zobaczymy. Dobrze, to przejdziemy teraz oglądać kolejne gołębie. Okay. Stąd zaczynaliśmy. Tu widzimy te karmy, o których wspominaliśmy. O, widzimy Campolu karma, palomy. Tutaj o palomie nic nie wspominaliśmy, i Eupol jeszcze jest, a palomę też używa, czy tylko palomę? Palomę ganz wenig. Nur mal am Anfang ein bisschen Zuchtfutter, was die Leute, aber Reisefutter eigentlich grundsätzlich von Elpol und Campol.
Karma lotowa, głównie Campol Eupol, a Paloma to raczej do rozpłodu. On sam raczej nie stosuje, ale dużo hodowców jest takich, którzy chcą Palomę właśnie do rozpłodu, dlatego ją ma. Tak? I tu widzimy właśnie ciekawe, bo to są worki 27,5 kilo. Tak jest takie w promocji. 2,5 kilo. Więcej, gratis jest. Tak o, jest. Dobrze. Tutaj mamy też te, co mówiliśmy, Palomy, te wiaderka, Multipower Mix. Mamy też tutaj z Polski pochodzący Supre Mix, to jest Dominik Polarski tą firmę reklamuje i ma te produkty, to są firmy Martex, to jest firma z Woli Rzędzińskiej, to jest tam pod Tarnowem. Tam też się Polmarku znajdują różne rzeczy. No tu mamy kolejne, no takie po prostu, tak jak w sklepie z artykułami dla gołębi zaopatrzenie. Tutaj nam pokazywał wcześniej, co to jest, konopie, tak? Nie, no kurde, nie widzę. Tak, tak. To konopie. Mhm. Dobrze. I to jest domieszkuje teraz jak właśnie w rozpłodzie, zdaje się, tak? Najwięcej? Kiedy? Przy parowaniu? Was gibt's das am meisten? Also, wenn, setze ich es bei längeren Flügen ein bisschen ein. Aber ich bin eigentlich kein Freund von Hanf, weil ich schon viel in meiner Mischung drin habe. Im GM sind 8% drin, 6-8%. Und wir machen halt viel mit Erdnüssen. Und dadurch füttern wir weniger Hanf. Konopi za dużo nie stosuje tylko przy tych dłuższych lotach. A nie stosuje z tego względu, że w tej GM Special już jest tyle, co powinno być. Aha, to co sobie zamówił. Tak jest. Rozumiem. Dobrze.